trafiły. Drodzy Państwo, bardzo proszę o zachowanie powagi i proszę o odegranie hymnu Austrii. Ich bitte dich, die Austrian Hymn zu spielen. Proszę wszystkich o właściwą postawę do hymnu Polski. Drodzy Państwo, już za chwileczkę rozpoczną wielki bój. Dwie drużyny, które przez dwa dni toczyły zacięte boje na boisku Starosądeckiego Sokoła. Rapid Wiedeń i Korona Kielce. Powitajmy ich jeszcze raz gorącymi brawami. Obydwa te zespoły stają w szranki o główną nagrodę, którą ufundował hotel Perła Południe, czyli limitowy pobyt w tymże hotelu. A drużyny występują w następujących składach. Zaczynamy od gości. Rapid 1, numer 26. Hel, numer 2. Admir Izwicz, numer 3. Emil Poradzisz, numer 4. Noah Wurzbach. Numer 6, Florian Pokorny. Numer 7, Ilias Grifonow. Numer 8, Denis Sonnenberg. Numer 9, René Wendt. Numer 10, Edin Jakubi. Numer 11, Ester Ingrid. Numer 15, Tomek Stoczyk. I numer 17, Lukas
Donald Kapitan Mondaj. Trenerzy Lukas Finger, Patrick Iwandic i Patrick Heifer. The winners win the bath, the losers. Korona Kielce, co ważne? Korona Kielce. Numer 1 Jakub Molenda, numer 24 Fabian Mazur, numer 11 Adrian Kaczmarczyk, okay. Numer 19 Marcel Jędrzejewski, numer 9 Piotr Iwan, numer 8 Kacper Krakowiak, numer 4 Jędrzej Krupa, numer 7 Adam Hańczko, numer 5 Julian Błaszczyk, numer 10 Patryk Wojek i numer 3 Patryk Kacper Moczuli. Trenerzy Maciej Kwiatkowski i Mikołaj Pełka. To jest Korona Kielce! A przed nami 15 minut emocji. Wielkie finale 9 międzynarodowego turnieju Sokolika, Puchar Wiśniowski i pierwszy kwisek. Kibiców nie muszę zachęcać na gorącego dopingu. Ekipy z Kielc i z Radio 1 tutaj już na tym turnieju pokazały, że są demonstracji straszne. Brawo. Reszta trybun może się przyłączyć.